Chuligańska gra dla dżentelmenów. Tak zwykło się nazywać jedną z najpopularniejszych na świecie dyscyplin sportowych – rugby. Na czym polega? Sprawdzała nasza reporterka Małgorzata Kapuśniak. Rugby, mimo że znane jest już od prawie 200 lat, w Polsce wciąż jest dyscypliną niszową. Zasady gry są jednak bardzo proste, a zawodnicy wcale nie muszą być wysocy i dobrze zbudowani. Mekką rugby w Polsce jest Pomorze i Łódź, ale od 5 lat swoją drużynę w rugby 7-osobowym ma także Wrocław. Rugby 7 jest najszybszą odmianą rugby. W odróżnieniu od klasycznej rugby 15-kowej, w rugby 7 gra 7 zawodników w drużynie. Zawodnicy są podzieleni na 3 formacje, formację młyna, formację łączników i formację ataku. W rugby siódemkowym, podobnie jak w rugby piętnastkowym, najważniejszą zdobyczą punktową jest przyłożenie. Przyłożenie jest punktowane za 5 punktów. Punkty można też zdobywać z tak zwanego podwyższenia, czyli wykopu piłki w kierunku bramki. W trakcie gry podawać można jedynie do tyłu, a atakować tylko zawodnika z piłką. Mecz trwa 2 razy po 7 minut. Wszystkie elementy gry do perfekcji opanowali rugbyści AZS-u Politechniki Wrocławskiej, którzy obecnie występują w polskiej lidze rugby 7. 2006 rok był zdecydowanie najlepszy. Wtedy w eliminacjach, po eliminacjach polskiej ligi rugby 7 zajęliśmy 5. miejsce i w turnieju finałowym 6. miejsce. To zaowocowało zaproszeniem nas do Ekstraligi Rugby 7. Kwestie finansowe i dojazdowe spowodowały, że po 2 latach drużyna musiała się wycofać z rozgrywek Ekstraligi, ale wciąż występuje w polskiej lidze Rugby 7. W obecnym sezonie rugbyści mają za sobą rundę jesienną, a w ostatnim turnieju w Środzie Śląskiej wystawione przez AZS 2 drużyny zdobyły 3. i 4. miejsce. Kolejny mecz rugbystów już wiosną.